Własna spalarnia odpadów jest konieczna, przekonuje ratusz i robi wszystko, by do inwestycji przekonać mieszkańców miasta. Od kilku tygodni funkcjonuje internetowa witryna, z której można dowiedzieć się nieco o założeniach tego projektu. Odbyło się pierwsze spotkanie z lokalną społecznością, mające na celu prezentację zasadniczych argumentów przemawiających za budową oraz wyjaśnienie wątpliwości, jakie mogą pojawić się na etapie przedinwestycyjnym. O ile własnego klubu radnych prezydent Renkiewicz raczej nie będzie musiał przekonywać do zaakceptowania tego ogromnego wydatku, to trudno przewidzieć, jak do pomysłu odniosą się pozostałe ugrupowania posiadające swoich przedstawicieli w Radzie Miejskiej. Jako pierwsi na temat spalarni wypowiedzieli się przedstawiciele ugrupowania Mieszkańcy Suwałk. Przy poprowadzeniu tego projektu w sposób, który możliwie minimalnie dotknąłby pewnych emocji społecznych i przy dobrym poprowadzeniu tego projektu poprzez nawiązanie też współpracy z okolicznymi samorządami, w ogóle miasto Suwałki uważam, że musi bardziej otworzyć się na tą współpracę, też musimy zacząć jako mieszkańcy Suwałk, bez względu na to, jakie mamy sympatie polityczne czy apolityczne, czy jesteśmy związani z jedną partią czy z drugą, wszyscy wspólnie musimy zacząć lobbować wszędzie. Szczególnie w Białymstoku i Warszawie, na rzecz Suwałk, bo Suwałki są po prostu tego warte. Miasta z tego okręgu mogą się dobrze rozwijać, tylko musimy zacząć wspólnie myśleć o tym, jak też te lobby budować. I to jest temat daleko, daleko siężny. Więc jeżeli dobrze by ten projekt był przeprowadzony i służyłby temu, aby mieszkańcy płacili chociażby tyle samo, a życzylibyśmy sobie, żeby było to mniej za odpady, to warto go robić. Prezydent miasta czyni starania o środki zewnętrzne na wybudowanie instalacji. Ma nadzieję, że jeszcze przed końcem roku kalendarzowego uzyska deklarację wsparcia. Chcemy to zrealizować po pierwsze, żeby zahamować wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Może ja już nie obiecuję tutaj, że będzie konstans, co chodzi o cenę odbioru zagospodarowania tych odpadów, ale będzie niższy wzrost. I ciepło. My, szanowni państwo, musimy podnosić cały czas, każdego roku opłaty za odbiór ciepła z naszego pecu, z naszym mieszkańcom, bo dobija nas emisja CO2. My musimy kupować prawa do emisji. W tym roku zapłacimy około 20 milionów, a w przyszłym roku PEC liczy, że 30 milionów. Kto to zapłaci? Mieszkańcy miasta zapłacą. I tutaj, jeżeli spalarnia wytwarzałaby ciepło, no i to ciepło byłoby kupowane przez PEC od tej spółki celowej, no to wtedy mamy wpływ na te ceny i tak dalej. I wtedy nie emitujemy dwutlenku węgla do atmosfery, tych kar nie płacimy, jest po prostu taniej. Do ratusza wpłynęła póki co jedna petycja sprzeciwiająca się nie tyle idei budowy spalarni, co jej lokalizacji. Czasami ktoś tam nie przemyśli, bo mówią nie tutaj przy PEC-u, tylko tam na Raczkowskie. I podpisuje osoba, gdzie ta spalarnia na Raczkowskie będzie bliżej jego domu niż tam by była, nie? Irracjonalne takie zachowanie, bo pytam panie, no to jak to podpisałyście się pod tym? Tak, lista szła, no nie wypadało się nie podpisać, nie? No tak to jest. Na budowę suwalskiej spalarni liczą też okoliczne samorządy.